Cześć wam dzisiaj, ja jest wizu wizualnie witam Was w grze, która nazywa się Genshin Impact w serii o tym samym tytule i zacznijmy od tego, że zbieramy listę. Jeżeli ktoś jest zainteresowany rolowaniem już w najbliższy wtorek po Childa, Rządiego, Tartalię albo Ajaxa, to zapraszamy, Tylier zbiera listę, więc wszystkich zainteresowanych zapraszamy. Tam prawdopodobnie zrobimy jakiś konkurs dla biorących udział, bo będzie tak niewiele osób. że... że trzeba was docenić. Trzeba was docenić. Jesteście ozom! Awesome! 100 punktów dla każdej osoby, która się zapisuje na to rolowanie dodatkowe. Jeżeli za to gracie w Tower of Fantasy, to szybko bierze trzyma listę na Wang, chyba tak się nazywa ta postać, nie widziałem jeszcze trailera, planowałem go obejrzeć na Honkai Star ale odcinki z Honkai Star Raila mają pomiędzy 8 a 10 minut, a sam ten trailer ma 9, więc nie wiem, może zrobię osobne oglądanie trailera, odcinek z Tower of Fantasy, czy coś. Dawno tego nie było, może być śmiesznie, zobaczymy. Może, może faktycznie, no jutro zrobię odcinek z Tower of Fantasy i zobaczymy, co tam, co, co tam w trawie piszczy, więc trollololo. To Tyle w temacie. Szybko bierzek oraz tyliar zbierają listy tyliar na najbliższy wtorek, na piątego po Childa i żonga, a jeżeli chodzi o szybko bierzka, to na środę po Huang, Czyli piątego. i szóstego są streamy z rolowania z dwóch różnych gier. Niestety nie mamy jak tego połączyć. A sensownie by było, bo z, z, tak z tych dwóch gier byłoby jedno krótkie rolowanie, razem, że tam jest skrzynka, tam jest skrzynka, tam jest skrzynka, tu jest skrzynka, tam jest. No, aaa, ile jeszcze tutaj fajnych rzeczy do znalezienia? Będę ustawiał ujęcie tak, żeby za każdym razem było widać jakąś skrzynkę, żeby było takie. Przykuwające wzrok, przykuwające wzrok. Przeskoczmy do... Dzisiaj w planie nie miałem włosów, ale się wysypało to, o czym mówiłem ostatnio, bardziej, więc stwierdziłem, że dorzucę jeszcze jedną włosową informację, którą mam i chciałem się z wami podzielić, bo zasadniczo podkreśla ona i podbija to, o czym mówiłem wiele miesięcy temu i teraz się to spełniło, więc mamy porażkę, giga porażkę żurnalizmu growego na rękach. Mamy sytuację taką, w której na Twittera, czy właściwie teraz na X-a polecieli żurnaliści growi płakać, że nie dostali kluczy do Starfielda. Starfielda, Starfield, powiedziałam Starraila. Nie dostali kluczy do Starfielda. To jest śmieszne i pośmiejemy się zaraz z tego bardzo, 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 ale najpierw tak. Outlety growe, takie jak Eurogamer, Guardian, ich sekcja growa oczywiście, tam Edge, Metro, Kotaku i Polygon, z tego co rozumiem, załatwili sobie klucze we własnym zakresie, chociaż też ich chyba nie dostali, ale większość tych takich dużych pisemek growych, które w ostatnim czasie głównie zajmowało się polityką i tłumaczenie wam, co macie myśleć na temat zmian klimatycznych albo polityków, a nie gier, nie dostało kluczy. Za to te klucze poleciały do youtuberów. Nie będę ukrywał, ja od jednego programu, w którym jestem, dostałem propozycję nagrywania serii ze Starfielda. Zrezygnowałem z tego i nie wziąłem klucza ze względu na kilka powodów, przede wszystkim nie jestem w stanie spełnić minimalnych wymagań, znaczy się, mogę wziąć ten klucz, ale potem musiałbym świecić oczami, bo moja seria nie miałaby odpowiednich zasięgów i całej reszty, bo nie jestem na tyle dużym youtuberem. No wiem jakie mam możliwości. Pierwszy odcinek, pierwsze trzy może by miało odpowiednie zasięgi, cała reszta już nie więc u mnie by to zdechło. Tylko Pierwszym trzyma stałe zasięgi, które też nie byłyby satysfakcjonujące dla tych, którzy dają mi kluczy, kto nie są twórcy. Żeby nie było, to jest y, pośrednia grupa, czyli żurnaliści growi plują się, że nie dostali od twórców klucza, że nie dostali od Microsoftu albo od Bethesdy klucza na nagrywki ze Starfielda. Z mojej perspektywy frakcja trzecia, z którą mam kontakt, ma pulę gier, które mi czasem wciska do nagrywek i między innymi był tam Starfield, a jako, że są zadowoleni ze współpracy ze mną, podbili, czy Starfielda nie chce. Za co też odmówiłem, bo tam były inne. Inne obostrzenia, co mogę powiedzieć, czego nie mogę powiedzieć, co dla mnie jest automatycznym no-go, więc takich kluczy nie biorę. Z zasady biorę klucze tylko do gier, na które jestem nakręcony i wiem, że będę się hypował. Niezależnie od tego, co faktycznie na ręce dostanę, plus mogę rzucić swoją prywatną opinię publicznie i nie muszę się z niczym krygować, więc jeżeli tego nie ma w zasadach, to automatycznie jest no-go, dlatego też Starfield, jeżeli u mnie będzie, to w momencie jak sobie go kupię, a nie jak ktoś mi go daje, bo to jest gra z mojej perspektywy obarczona dużym ryzykiem, że mogę zacząć po tym jechać, bo ja i Bethesda średnio się ulubimy. Wracając do tego, klucze nie poszły dlatego, że była cała masa negatywnych recenzji od żurnalistów, którzy w te produkcje, które recenzowali w ogóle nie grali. Mówimy tutaj konkretnie o Hogwarts Legacy, które... Hmm. Więc wyobrażacie sobie z perspektywy twórców gier. Mają produkt, który chcą zareklamować, więc dają go do gazet i innych outletów growych, żeby ci zrobili recenzję, żeby to dotarło do odbiorców. Co robią recenzenci growi? Nie grają w ten produkt w ogóle, dają swoje opinie, głównie negatywne na temat twórców i jadą po tym, a ten klucz pojawia się na jakimś G2A albo na innym kingwinie, i jeszcze zarabiają na tym, że dostali kluczyk. To nie jest mały problem, który się czasem zdarza. To jest gigantyczny problem, bo wszystkie Wszystkie dile jakie miałem z twórcami, były zaznaczeniem, że nie mogę tego klucza odsprzedać, nie, nie mogę go oddać, nie, nie mogę sprzedać konta, na którym ten klucz został aktywowany w tam określonym czasie, jada, 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 więc to jest tak popularny biznes, że twórcy się przed tym zabezpieczają rękami i nogami i nie będę pokazywał palcem kto, ale te nazwy zostały już wymienione na tym odcinku, robili tak nagminnie, pomimo podpisania NDA, że nie mogą klucza odsprzedać. I, żeby było jeszcze zabawniej, dostawałem klucze z recyklingu, które były oznaczone dla kotaku i poligona, więc zostały im nie te kluczyki i rzucone w innym kierunku. Ja aktywowałem kopię, która była oznaczana, że to jest kopia dla Kotaku. Dostałem to od twórców i takie what, the heck? what the heck? Więc Hogwarts Legacy konkretnie jest tą grą, która złamała rynek i doprowadziła do sytuacji, w której twórcy gier nie chcą recenzji, oficjalnych recenzji, bo wiedzą, że więcej osób zobaczy pozytywy i negatywy ich produkcji, jeżeli polecą na YouTube'a oglądać content kreatorów, a nie jeżeli pójdą na outlety zajmujące się grami. To jest absurdalna sytuacja. Więc żeby było zabawnie, w przypadku Starfielda do YouTuberów poszły kluczyki, a dla żurnalistów poleciały zwolnienia. Przeskoczmy do tego wosu, który w sumie dzisiaj wymusił ten wos, który mieliście poprzednio, czyli strajki. Mamy od SackAftra potwierdzenie, że została klepnięta okejka i oni będą cisnęli w stronę strajków, więc zostało zagłosowane za strajkami, jeżeli dobrze rozumiem. Więc będzie próba wymuszenia globalnych strajków w światku growym, co skończy się strajkami na amerykańskim poletku growym, co oznacza, że w najbliższym czasie dla gier takich jak Genshin będzie mniejsza konkurencja, bo Aftra będzie próbowało wymusić wykolejenie amerykańskiego rynku growego. Z naszej perspektywy to bardzo dobrze, to raczej nie powinno dotyczyć np. przykład cd naszych, ani Techlandu, chyba, że mają jakieś głupie deale z ich związkowcami, nie wiem, po mieliby mieć, no ale też korzystając z Wojs aktorów nie tylko voice aktorów tu chodzi, ale korzystając z voice aktorów. To się źle skończy, to się bardzo źle dla nich skończy. Chińczycy Japończycy, Korea zaleją rynek tym co mają, już zalewają rynek tym co mają, więc trudno było się przed tym bronić i to było bardzo kosztowne żeby utrzymać się na tym placu boju, a teraz będzie właściwie bezkonkurencyjnie Indyczki będą dalej walczyły o swoje przy czym, podobnie jak jest z filmami związkowcy będą walczyli z tymi którzy w związku nie są, ale robią swoje, czyli nie protestujecie z nami, co prawda, z jakiej racji macie protestować, jak nie należycie do związku, ale wy robicie wtedy, kiedy my protestujemy, więc my będziemy was gnoić. Więc to, co będzie się działo, jeżeli strajk faktycznie wystartuje, moim zdaniem będzie wyglądało tak, że największe korpo amerykańskie będzie miało bardzo podgórkę i Sag-Aftra będzie ich atakowało, plus wszystkie indyczki będą bombardowane, bo jak to nie przestrzegacie strajku? Bardzo, bardzo źle dla amerykańskiego rozwoju gier komputerowych, dla całej reszty świata. Zacieranie łapek, bo więcej miejsca dla nas, więcej czasu nowego dla nas. A więc nie wiem, co się będzie działo tutaj w Gęszynie Nie wiem, czy Michojo jest mądre I powiedziało hat w stronę Aftra, Czy też podpisali jakiegoś dila na szybko I teraz nagle się obudzili z ręką, którą wepchnęli do pełnego nocnika mm, Ostrzegałem, ludzie ostrzegali Ludzie mówili, że jest źle, że będzie źle Ale trzeba, trzeba było słuchać, trzeba było słuchać Więc przeskoczmy może do kolejnej rzeczy Którą na dzisiaj dla was mam przygotowaną o to jest uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery spekulacje Jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinność dalej, pamiętajcie Wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka i jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji muszą okazać się prawdziwe. Niektóre mogą być trewne od samego początku, a inne mogą być prawdziwe w momencie wycieku i zmienić się do chwili wejścia na serwery live. Przede wszystkim ludzie jest. Jest to, czego spodziewaliśmy się, że raczej nie będzie i jest to, o co pultali się chińscy content kreatorzy od kilku dni, że kurde, nie ma, wygląda to coraz gorzej, to już są trzecie urodziny, powinien wreszcie być jakiś porządny, dobrze zrobiony event urodzinowy, jeżeli go nie będzie, to, 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 to piana na ustach i jesteśmy agresywni. I zaczynają lecieć wycieki, które wydaje mi się, że nie są przypadkowe, to nie jest tak, że kurde, wyciekło nam znowu coś, tylko ojej, coś nam wyciekło, coś nam wyciekło, co bezpośrednio odpowiada na startującą w Chinach dramę. Mówiłem wam kilka dni temu bodaj, że dwa dni temu był odcinek o tym, że drama startuje na Chiny, ludzie są już bardzo zniecierpliwieni i zniesmaczeni podejściem Mihojo i nagle są przecieki, które na to odpowiadają za wszystkie rzeczy, które mogłyby wyciec. Wyciekają konkretnie rzeczy na temat urodzinowego eventu w Genshinie, więc wygląda na to, że taki będzie. Mamy go bez dialogów, bez napisów, bez czegokolwiek, co tam by nam tłumaczyło o co w tym evencie chodzi, ale jest on podpisany jako najprawdopodobniej urodzinowy event. Widać w nim Wentiego, widać w nim Xiao, Hu Teo, Noelkę, Czopka, Chongyun'a, Dione i z tego co rozumiem to nie są jeszcze wszystkie NPC-owe postacie, które tam powinny być, więc npc będzie od groma. I tak jak się spodziewałem, będzie to raczej takie nostalgiczne, że je yeah, cieszymy się, że jesteście z nami, czyli dokładnie to, czego Wizu oczekiwał, dokładnie to, na co Wizu czekał. Doczekaliśmy się po trzech latach, kurde. Wow, wow, jestem zachwycony. Nie, zobaczymy, jak to zrealizują, bo to już jest dla mnie satysfakcjonujące. Fakt, że dają jakieś tam tam nagródki, ok, kit, git, kit, git, ale że jest event, który bierze nas tak, przytula i ludzie dziękujemy, że jesteście z nami, to jest to, czego Wizu oczekiwał. Kiwał, więc tak jak mówiłem nie było wcześniej żadnych informacji w tym temacie, ale nie było i dlatego, że nic się nie dzieje, czy nie było dlatego, że nic nie wyciekło. Wygląda na to, że nic nie wyciekło i teraz wycieka, że jest. Bardzo na plus, bardzo 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 na plus. I sama ta informacja, że poszło, że urodzinowy event będzie, nagle zamyka całą dramę na Chiny. Ludzie, którzy się już mocno nakręcali od kilku dni, właściwie piłowali ciężko, ciężko. Teraz, okej, okay, jest, jest git, jest git, jest git. Wybaczone. Na tej zasadzie to działa, można zle. I robić maniane przez grube, grube miesiące, a potem jednym eventem przyklepać, by było dobrze. Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie, bo może się okaże, że nie wyszło to najlepiej, nie? No ale zakładam, że raczej powinno być dobrze. Dajcie znać, co myślicie na ten temat. Oczywiście zapisy z tego wszystkiego macie u nas na Discordzie, jeżeli jesteście zainteresowani. Przy czym tam nie ma samych tych dialogów, nie ma tych chwytających za serducha rzeczy, których oczekujemy, bo tam no, nie ma nic z tego. Więc ja. Oprócz tego mam dla was jeszcze jedną informację, że na tej samej zasadzie są wycieki z nowego Arkon Questa. Z Foką, z Nuvile, z Łośkiem jest tego dużo. Jeżeli nie chcecie sobie spoilerować, to uważajcie co oglądacie. Przy czym podobnie nie ma tam dialogów, nie ma tam tekstów, nie ma tam nagrań, które by nam zdradzały o co dokładnie chodzi. Pokazuje za to kto, gdzie i jak. Więc można się paru rzeczy domyśleć, jeżeli słyszeliście wcześniejsze przecieki, spekulacje i spoilery. Jeżeli nie, to nie. Ale powinno być okej, okay. powinno być tutaj w tej kwestii ok. Przeskoczyłbym do jeszcze jednej rzeczy, czyli to co miało być wczoraj na temat brakujących fragmentów mapy. Mówiliśmy wczoraj o tym, że tu będzie segment dodany z lewej i z prawej, około 75% tego co mamy takie, takie z obciętym tym fragmentem wrzucone tutaj, to samo w drugą stronę, tak na oko, na oko i to troszkę powiększone, troszkę pogrubione, tylko obrócone i położone od góry powinno być tu i przy czym ten fragment gdzieś się tu będzie kończył, więc będzie mieli Taki dodateczek z tego czeniu Veil, który jest na testach. I Cheniu Veil jest na testach znowu, to znaczy gadaliśmy o tym kupę czasu temu, potem zniknęło i teraz znowu jest. Nie oznacza to, że tego nie było po drodze, tylko oznacza to, że z moich źródeł nikt do tego nie miał dostępu. I w międzyczasie było parę innych rzeczy, o których Wam opowiadałem, że to powinno być tam, to powinno być tam, to powinno być, to może będzie, a może nie będzie, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc wygląda na to, że Dorman Port znowu jest na testach. Ten fragment jest mniejszy niż w pewnym, bo tutaj był. Oryginalnie mały fragment, potem to rozbudowali bardziej, a teraz z tego co rozumiem, znowu to skompresowali, więc przebudowali ten fragment mapy, który tu powinien być z Dormanportem, Portem, Fortem i całą resztą. Z tym, że znów, podobnie tak jak czynił Veil vale i ta wioska herbaciana, spora część elementów, asetów, które tam zostały stworzone, została kopiów w klej przeniesiona z tej bardziej rozbudowanej wersji, więc te najfajniejsze fragmenty wycięli i posklejali je razem troszkę inaczej. Tu jest ten dzwon gdzieś, właśnie nawet mam go oznaczonego, więc hurdur dur, dur, Tu jest ten taki dzwon śmieszny, który sobie wisi, nie wiadomo co tam jest. Oprócz tego, że były informacje, że to jest ważniejszy fragment i on będzie z czymś połączony, więc to albo jako placeholder, albo jako faktycznie rzecz, ten sam model, ta dokładnie sama rzecz, która tutaj jest, była gdzieś tutaj też również. Mógł to być placeholder za coś innego. Może nie, więc tu jest druga rzecz, która powinna być rozbudowana, jeżeli chodzi o pole latawców, to przynajmniej na jednej wersji było faktycznie pole tych dmuchawców, które mamy, to znaczy latawców, pole dmuchawców, podskok do góry <gazuchą> kazuchą, sprawia, że mieliśmy nagle kilkanaście tych tych do podniesienia, że tam było bardzo, bardzo, bardzo gęsto i były problemy z optymalizacją, że to się bardzo się że było zbyt dużo rzeczy wchodzących w interakcję. Plus był ten kwiatek, te, te, te kwiatki, które nie mówię o tym kwiatku, który tutaj jest, tym Pyro. Zwajnie, tylko te takie kwiatki wyskakujące z podziemi, które tutaj czekają na wejściu do niego, Pyro. Że była wersja dmuchawcowa ich, jakaś taka dziwna anemo tych, tych, tych roślin. Nie ma chyba tych anemo-kwiatów. To znaczy, nie ma anemoroślin, które nas mogą przeatakować. Co? Chyba nie ma. Tutaj też jest krajo... W sumie kojarzę tylko małe kwiatki krajo i małe kwiatki pyro nie kojarzę ani hide Electro są jeszcze w Inazumie. więc in okej okay. nowy przeciwnik do klepania który był na becie, jeżeli nie było anemo a wydaje mi się w tym momencie że nie było anemo to jest wersja anemo zahaczająca od muchawce więc yy, nowy przeciwnik może tutaj może nie takie coś było na testach czy to faktycznie będzie czy nie nie wiem przy czym ten anemo przeciwnik który był był po prostu dokładnie 1 do 1 kopią innych kwiatków tylko przekolorowany na anemo i oznaczony że tam jest nasycona energią anemo więc to był bardzo mocny placeholder a i żeby nie było o tym kwiatku i też o tym polu dmuchawców, to co wam teraz mówię to jest ze starych lików kiedy to było większe zanim zaczęli to kompresować więc tu się mogło dużo zmienić to jest jedna z tych rzeczy które gdzieś się tam przewijały w tę albo we w Znać, co myślicie na ten temat, bo z mojej perspektywy, dorzucenie jednego kwiatka więcej, jednego mnie nie robi absolutnie żadnej różnicy. No bo czemu miałoby robić? Ale jest też informacja na temat tej śmiesznej rzeczy, nad którą wisi tutaj pałac, i tutaj mamy wejście do tego, więc jeżeli dobrze kojarzę, tutaj powinny być fragmenty instancji pod ziemią, która będzie w ten sposób sprawdzana, jak tutaj jesteśmy. O, 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 będzie można. <laughs> Prosiłbym, hello. O, jest. Można zejść pod ziemię i zobaczyć, to w ten sam sposób jest zrobiony black cliffowy gorge cały i black cliffowy fragment. Znaczy, instancja to była wcześniej, teraz z tego co rozumiem to nie jest instancja, to jest po prostu otwarte, ale się wchodzi i widać to jako osobną mapkę. Dlatego też wcześniej były informacje, że to najprawdopodobniej jest instancja, że tam wbijamy i mamy coś w stylu Golden House'a, czy jakiejkolwiek innej domenki, do której wbijamy, tylko bardziej w stylu dungów, lochów. Tutaj informacja jest teraz taka, że to, co wcześniej wyglądało na instancję, jest po prostu mapką, nad którą już wtedy pracowali, wiedząc, że będzie wielopoziomowość, więc to jest podziemna mapka i tu gdzieś w ogóle chyba jest wyjście tak, że widać niebo, że widać, że, że jest fragment, że da się wyjść na górę. Nie wiem, czy po samej tej górze będzie się dało wspinać, zakładam, że tak. Z tego, co rozumiem, jest więcej niż jedno wyjście i tutaj nie mam potwierdzenia, czy to jest to wyjście, i to, o czym słyszałem tutaj, że się będzie dało wychodzić, czy na przykład tu przy tych domkach, albo przy tamtych domkach, czy w jakiś inny sposób będzie się dało wyjść. I nie mam też potwierdzenia, jak duże to jest. Wcześniej były informacje, że tu będzie spory kawałek gruntu z jeszcze jakąś wioską, portem, czy czymś w tym stylu. Nie mam potwierdzenia, czy to w ogóle jest w drodze. Mam tylko o tym fragmencie, że ten fragment tej góry to pod ziemią jest. Wcześniej zakładane było, że to będzie instancja, podobnie jak kazm, że będzie się dało wbić na dół i będziemy mieli inną wersję mapy. Teraz jest sugestia, że jest to raz. Raczej po prostu wejście podziemne, a to co będzie u góry nie będzie miało zbyt dużego znaczenia, bo tam zbyt dużo nie będzie. Będzie widać tam pozostałości tej kuźni, czy właściwie istniejącą tą kuźnię, fragmenty, które tam są i całe to zamieszanie ma swoją historię, ma swoją fabułę, więc tu będzie rząd questów. Na kiedy to jest testowane? Nie wiem, wiem, że to jest testowane na dwóch różnych serwerach. Wydaje mi się, że Chennywale jest. Osobno, a Dorman Port i Black Cliff jest testowany we własnym zakresie na drugim serwerze, jako jedna rzecz. Takie odniosłem wrażenie w oparciu o informacje, które dostawałem. Dobrze, ludziska, to jest mniej lub bardziej tyle na dzisiaj, więc przypominam Wam, że trwają nowe Mundurki, chyba Romantiko również oraz Kolonie, więc jeżeli chcecie wziąć udział w tych konkursach, to Kolonie się kończą z wakacjami, czyli że dzisiaj, a potem widzimy się na decydowaniu co, kto, gdzie i jak, do kogo, więc jeżeli chcecie. Jeszcze zawalczyć w tych konkursach, to jest dobry moment i to jest dobra chwila. Oprócz tego, dzisiejsza miejscówka została podesłana przez Nenę. Pozdrawiam cię bardzo mocno i serdecznie. Jesteś osom. Awesome! I pamiętajcie, że wciąż trwa Daily Check-In Web Event. Jeżeli otaczacie wszystko od początku miesiąca aż do teraz, to dziś powinna być mora, a jutro jest. Pierwsza z trzech paczek z primogemami, po 20 w każdej łącznie 60, tak jakby jedno dodatkowe daily. W Honkaju Star Railu jest bardzo podobna sytuacja, z tym, że Stellar Jade są dnia, co nam tutaj ten, a, m, m, przypominają nam o benefitach, przypominają nam o benefitach. Dnia 5, 13 i 20 są Stellar Jade, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. Nie zapomnijcie oczywiście wbić do plecaka, do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić jak długi cooldown pozostał Wam na parametryk Transformerze, w moim wypadku jest to ten moment. Jest to ta chwila, jest to ten dzień, i co ja tutaj mogę sobie rzucić? Tego mam zbędnego dużo, rzućmy. Okej, okay, całkiem, całkiem spoko, Nie miałem dobrych postaci, bo nie miałem nikogo z katalystem, żeby to ładować, ale dzisiejszy drop jest całkiem udany, bardzo udany. Korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Jesteście fantastyczni, niezwykle mile mi jest was tutaj gościć. Lisi Mogowie, Wasza magia jest potężna, jesteście osom. Lisi Arcy Mogowie, Wasza magia jest arcy potężna, jesteście arcy osom. arcy, dziękuję Wam za Wasz wkład w ten kanał. I Lisi Twitcher Nauci, Twitcher, dziękuję Wam za Wasz wkład w ten kanał, Wasza magia jest twitcher potężna, jesteście twitcher osom. Na Twitchu widzimy się jutro. Albo pojutrze. I na pewno po pojutrze. Po pojutrze po, po i, i pojutrze na pewno, bo są streamy z rolowania Jutro jak się uda, to się widzimy. To już jest wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, więc życzę Wam miłego dnia, dobrego dzienka, świetnych pięciogwiazdkowych rolek. Niech Boże karędzie wam sprzyja, widzimy się przy najbliższej okazji, która powinna się nadarzyć już jutro. Miłego do następnego i hej! I had no time to say goodbye. So let's not call it that. Byłoby znacznie łatwiej, gdyby mi rzęsa do oka nie wlazła na sam koniec, ale teraz to muszę iść i to wyciągnąć.